Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak otworzyć zewnętrzny link w nowej zakładce w naszej aplikacji w Babu. I w przypadku zwykłego linku jest to bardzo proste, ale w przypadku workflow już jest trochę trudniej. Więc zróbmy najpierw sobie nową stronę. Tam zrobimy nasze testy. Dodajmy sobie link. Wybierzmy, że to będzie external link. Wybierzmy to jako URL destination naszego URL-a, gdzie przejdziemy do strony, moją stronę. Tak samo wyświetlanie. Możemy tutaj wyświetlanie zrobić jakoś inaczej. Na przykład dać po prostu tekst. I zaznaczamy sobie tutaj check open in a new tab. Więc zróbmy preview. Jak klikamy sobie ten link, to zobaczcie, otwiera nam się nowa zakładka z tą stroną. Teraz jak wrócimy sobie do naszej aplikacji, chcemy zrobić coś takiego w workflow, bo na przykład klikamy w przycisk i coś się dzieje w naszym workflow. Wysyłam maila użytkownikowi, zapisujemy go do bazy danych, bla, bla, a później chcemy przekierować go do nowej zakładki, do jakiegoś URL-a w nowej zakładce. To już nie jest tak łatwo, bo jak dodamy sobie po prostu przycisk i zrobimy sobie tutaj flow i zrobimy sobie page, go to page, to możemy sobie wybrać destination, jakąś aplikację, jakąś stronę naszą. Tutaj jest do wyboru. Ale możemy też wybrać inną akcję. Nie go to page, tylko go to external page. Open an external website. I tu wpisać sobie, gdzie chcemy przekierować naszego użytkownika. Ale zobaczcie, że nie ma nigdzie opcji, żeby wybrać przekieruj go do nowej strony. Więc jak zrobimy preview i klikniemy ten przycisk, to on dokładnie na tej samej stronie wchodzi w to miejsce. Więc jakby wychodzi z naszej aplikacji, co nie zawsze jest fajne dla nas. Lecz mamy na to pewien sposób. Możemy na przykład użyć takiego pluginu, który nazywa się Toolbox i tam odpalimy sobie JavaScript. Więc instaluję ten plugin Toolbox, no jest darmowy. Wchodzę znowu sobie, dodaję kolejny przycisk. Odpalam flow na nim i tutaj po prostu odpalę sobie JavaScript. Run JavaScript i wpiszę odpowiedni JavaScript, który jest po prostu otwórz okno z URL-em na daną stronę, którą chcemy przekazać, przejść, żeby nasz użytkownik przeszedł. Dodajemy sobie blank na końcu. Ten blank nie zawsze działa we wszystkich przeglądarkach, ale w niektórych działa. I zobaczmy więc, jak to wygląda u nas tutaj w Chromie. Dodaliśmy coś takiego, otwieramy przyciski, zobaczcie, przekieruje nas do nowej strony. Więc jeszcze raz, edit, przekierowuje nas na tej samej zakładce. Edit i ten drugi już z JavaScriptem otwiera nam nową zakładkę. To tyle z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!